Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotuję jednoskładnikowe wietnamskie naleśniki z książki Nowa Jadłonomia. Jest to odcinek serii Tego jeszcze nie jadłem, w której przygotowuję przepisy po raz pierwszy po to, żeby pokazać Wam, że gotowanie to nic trudnego i każdy może eksperymentować w kuchni. Przygotujemy ten przepis razem, jest to ciekawy przepis, jest przy okazji bezglutenowy. Tutaj Marta pisze, że zazwyczaj do przygotowania naleśników bezglutenowych jest potrzebne aż 3 rodzaje mąki, guma ksantanowa, dużo mleka, a tutaj przygotujemy naleśniki tylko z ryżu i wody. Jestem bardzo ciekawy, jak nam wyjdą. Muszę Wam się przyznać, że bardzo długo się zbierałem do tego przepisu, chyba z 2 lata. Czytałem go już dawno temu, chciałem go zrobić, ale było napisane, że należy ryż namoczyć 12 godzin. Jakoś jestem leniwy, nie chciało mi się tego zrobić, a mogę żałować, bo tak naprawdę wczoraj przed pójściem spać zalałem sobie szklankę ryżu wodą. Dzisiaj rano wstaję i mogę robić sobie takie naleśniki na śniadanie. Można też zrobić odwrotnie, możesz sobie zalać taki ryż wodą przed pójściem do pracy i po powrocie na kolację można sobie również zrobić takie naleśniki, także nie ma się czego obawiać, nie wiem czemu aż tak długo na to czekałem, mam nadzieję, że było warto. Okej, tutaj miałem taką szklankę z Ikei ryżu, taką szklankę ryżu zalałem na noc wodą i teraz ten ryż sobie przepłukamy i będziemy go blendować. Do przygotowania będzie potrzebny taki wysoki pojemnik, tak jest dokładnie w przepisie. Teraz odsączony, odcedzony ryż jakoś postaram się nie narozsypywać i przesypać go do tego pojemnika. Naleśniki przygotowujemy w proporcji 1:1, także tutaj ja miałem taką szklankę ryżu i tutaj jest też również szklanka wody. Robimy to w 2 porcjach, pół na pół. Najpierw połowę, szczypta soli jeszcze jest w przepisie i będziemy to blendować na gładką masę. Okej, dokładamy resztę wody i blendujemy raz jeszcze. Rzeczywiście to był dobry pomysł z tym wysokim pojemnikiem, bo troszeczkę się klapie. Konsystencja jest taka wodnista praktycznie. Takie mleko nam wyszło, ale tak było też w przepisie, także podejrzewam, że jak na razie jest wszystko w porządku. Korzystając z okazji, mam też dla Was rozdanie. Piszcie śmiało w komentarzach do czego, znaczy nie do czego, z czym robicie naleśniki najchętniej. Wśród osób komentujących wybiorę jedną osobę, która otrzyma nasz nowy produkt, masło migdałowe. Jest już dostępny też w naszym sklepie. I oczywiście, jeżeli chcecie więcej takich filmików, to zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich prostych materiałów. I zaczynamy smażyć. Nigdy nie byłem mistrzem naleśników, także jestem bardzo ciekawy, co nam wyjdzie. Troszkę oleju kokosowego. Patelnia ma być według przepisu mocno nagrzana. Pierwszy naleśnik zazwyczaj podobno nie wychodzi, także zobaczymy, czy i tak będzie tym wypadkiem. Włożyłem jeszcze łyżeczkę sobie tutaj, bo ciasta pewnie, ciasto może się rozwarstwiać, podejrzewam. Powiem Wam, że jestem zaskoczony. Mi klasyczne naleśniki potrafią nie wyjść, a tu mamy jednoskładnikowe naleśniki, które jak na razie się nie kleją do patelni. Spróbujemy teraz obrócić, uwaga. Wow, udało się obrócić. Mimo, że nie jestem mistrzem naleśników, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo naleśniki wyszły mi bez żadnego problemu. Jeszcze jedna ważna uwaga, której zapomniałem dodać. W przepisie było napisane, żebyście nie zamieniali ryżu na mąkę ryżową. Z mąki ryżowej podobno nie wychodzą te naleśniki. Ja użyłem białego, jaśminowego ryżu moczonego przez noc. Taki ryż znajdziecie w naszym sklepie. A jeżeli chodzi o naleśniki, to z tej porcji, z takiej szklanki wyszły mi... raz, dwa, trzy, czwarty zrobiłem za gruby i on nie wyszedł, więc tak naprawdę 5 idealnych naleśników może wyjść z takiej szklanki. Jak widzicie, naleśniki są elastyczne, składają się bardzo fajnie, można je zwinąć w rulonik, nie łamią się, także jestem pod dużym wrażeniem tych jednoskładnikowych naleśników. A teraz najważniejsze, jak smakują. Zrobimy sobie je z naszą pastą pistacjową.
Dobra. Ja bym powiedział, że bardzo dobre, także śmiało mogę polecić ten przepis z książki Nowa Jadłonomia. A jeżeli chcecie więcej takich odcinków, pamiętajcie proszę o łapce w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrać więcej podobnych materiałów. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.